Jesteśmy w Muzeum Młynarstwa i Wsi. Co to jest za muzeum? Oprócz tego, że wydaje mi się, że w jakimś morze i młynie jesteśmy. Tak, to jest naturalny młyn, który został zachowany dzięki pomysłowi mojej żony. A oprócz tego mamy zgromadzone różne sprzęty, narzędzia związane z rolnictwem. Dlatego nazywa się Muzeum Młynarstwa i Wsi. No właśnie, też widzę, że przed naszymi oczami jakiś jeden sprzęt. Gdzie tutaj się w ogóle zaczyna, panie Januszu, zwiedzanie? Zwiedzanie zaczyna się od budynku młyna. My w tej chwili jesteśmy na pędni, jak słowo samo mówi, pędnia, czyli napęd. Tu jest ten główny silnik, który napędza calutki młyn poprzez tą oś, koła i pasy. Czyli to wszystko, co tu widzimy, przenosi napęd aż na sam strych. Dobrze, czyli tam jest takie, możemy podejść nawet, takie zielone duże urządzenie, to jest silnik, czy co to jest? To jest silnik, tak? I on jakoś ma pewnie jakieś... Tak, ma 40 kW mocy, to jest silnik z 51 roku, czyli jak w 52 roku była nacjonalizacja i elektryfikacja przemysłu zbożowo-mącznego, to z tej racji tu został przyznany ten silnik, żeby zelektryfikować. No to ważny młynek dostał tutaj, napęd, ale coś tu idzie z tego napędu dalej. Zamieniamy trochę w trójkowy punkt techniczny, czyli mój cykl o technice. No to jak to idzie dalej? Od silnika coś tutaj dalej idzie? Główne koło napędowe, potem oś i z osi poprzez kolejne koła i pasy napęd idzie na kolejne kondygnacje. Ile tych kondygnacji tu jest? 4. Ponad 100 kół, ponad 400 metrów bieżących pasów transmisyjnych. No to jaką moc ma w takim razie ten silnik? Na ile tak by mąki wyprodukował w godzinę? 40 kW mocy. Tutaj na godzinę się nie liczy, tu się liczy dobowo. 15 ton na dobę, max. No to na upartego przez 24 wyliczę. Tak, nie, to zależało od jakości produktu w danym momencie, od wydajności ziarna. Okej, no ale dobrze, młyn jest na górze, ale widzę, że tutaj jeszcze jest jedna dość ważna rzecz, czyli taki pojemnik zbierający chyba trochę to, co wyprodukujemy. Tak, tutaj można było wyłapać kaszę, jeżeli nie chcielibyśmy puścić wszystkiego w przerób na mąkę. Zawsze kierownik młyna czy obsługujący młyn miał możliwość decydować o przemiale, czyli czy chce robić grysik, czy chce mieć więcej kaszy, czy więcej idzie w mąki piekarnicze, czyli wysoki wyciąg. To są typy mąk od 650 w górę. Jesteśmy w tym młynie, już o silniku rozmawialiśmy, no to muszę tak się dopytać, jaka jest sama historia tego młyna, bo silnik, rozumiem, dostali z racji przydzielenia, ale ile lat w ogóle ma ten sam młyn, bo widzę, że to nie jest młyn wodny. No tutaj mamy dwa młyny i co ciekawe, ten drugi młyn jest starszy od tego pierwszego. Pierwszy młyn funkcjonował do, można powiedzieć, w zaokrągleniu, bo dokładnej daty nie znamy, gdyż ten teren wtedy należał do Sowietów, czyli po jałtańskich tych podziałach Europy do 51 roku. I po przesiedleniu tutaj naszych ziomków z Sokala i okolicy nie zastali już żadnego młyna, więc możemy przypuszczać, że 50-51 to jest okres, kiedy ten młyn stąd wybywa na wschód. I nasi przesiedleńcy w 53 roku przywożą sobie z terenów zachodnich, czyli z tych terenów, gdzie ja to jako prowadzam, to mówię ludziom tam, gdzie Pawlak z Kargulem pojechali, czyli przesiedlenie obwodu lwowskiego. Tam była akcja pozyskujemy cegły na potrzeby odbudowy stolicy i w ramach tej akcji był rozbierany młyn i wnętrze jego można było sobie zabrać. Nasi przesiedleńcy ten młyn tu przywieźli. Więc ta sytuacja, że mamy ten silnik, to jest dzięki temu, że w 52 roku była nacjonalizacja i elektryfikacja przemysłu zbożowo-mącznego, więc ten silnik przez PZZ został tu przyznany z racji tych zmian. No i dość długo ten młyn działał, bo do XXI wieku, jak żyjemy, no to był, tak? 2007 który... rok. Tak, no to... 2007 roku. No długi czas był jako GS-owski, potem z racji zadłużenia nas w świecie przez Gierka sytuacja się skomplikowała. Nasz wtedy rząd miał problemy finansowe i firmy musiały niestety restrukturyzować, dyscyplinować, wszystko robić w kierunku, żeby praca była. Nie wolno było zwalniać, a było takie hasełko, czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Ale do 2007 działo, czy już nowej rzeczywistości tak, też się odnalazł. Nowy właściciel był, tak, bo w 90 roku młyn został oddany do Urzędu Miasta, a w Urzędzie Miasta pracowała pani Krupniakowa, która ten młyn wydzierżawiła, a potem go kupiła i pracowała młynem 16 lat. To długo, ale Unia Europejska trochę temu młynowi zaszkodziła. No może nie zaszkodziła, tylko Unia Europejska wprowadziła dyrektywy, w których jeden z punktów mówił o tym, że nie wolno transportować w młynie w drewnie. Trzeba było zmienić to na pneumatykę. W
wszelkie materiały inne, które były w miarę do wyczyszczenia, do zachowania odpowiedniej sterylności. I na to były 3 lata czasu. Kto miał pieniążki i chęć się dostosować, to się dostosował. Tutaj się nie dostosowano, ale dzięki temu możemy ten młyn dzisiaj podziwiać jako muzeum. To na koniec, jakie zboże najczęściej tutaj mielono? No głównie pszenica. Pszenica jako podstawa, żyto to ten produkt drugi, no żyto jeżeli chodzi o chleby, o zakwasy, to było drugie. Tutaj też można było ześrutować w młynie, można było inne zboża zetrzeć, to na zasadzie usługi. Jeżeli rolnik przyjechał z jakimś problemem, to zawsze młynarz tu starał się ten problem rozwiązać. Ale podstawą to była pszenica i żyto.